Winna jest opozycja, Unia Europejska oczywiście. Dzisiaj dowiadujemy się, że winni są również przedsiębiorcy, no i wiadomo, społeczeństwo. Tylko nie PiS, które rządzi od 7 lat w naszym kraju. To jest najlepszy dowód, panie pośle, na to, jacy właśnie dyletanci rządzą naszym krajem. Państwo mataczycie, kłamiecie. Zresztą informacja płynąca z rządu, taki dwugłos. Wiedziano, nie wiedziano. Kto rządzi w ogóle w tych kwestiach? Czy rządzi pani minister, czy rządzi pan minister, czy może pan prezes Obajtek w tej sprawie. Ja mam takie wrażenie, jakby na nasz kraj, szanowni państwo, napadła banda po prostu, która zawłaszczyła wszystkie możliwe stanowiska i instytucje i właśnie dochodzi do takich kryzysów jak Odra, właśnie jak dzisiaj mamy kryzys spożywczy. Tak niestety to wygląda, a wy szukacie winnych i odpowiedzialności w opozycji i w ludziach, którzy szukają pomocy przede wszystkim dzisiaj.